Cześć, dziś otworzymy ogromną paczkę od naszego widza Mateusza. Zapraszam. Gosia pierwszy raz w życiu pozwoliła mi otworzyć jakąkolwiek paczkę, więc oto jestem. No to biorę się za otwieranie. Jak już wcześniej wspomniałem, paczkę przysłał nam nasz widz Mateusz. Wiemy tylko, że są tam na pewno jakieś żywe zwierzęta, troszkę ozdób i kilka niespodzianek, więc przekonamy się, co nam wysłał. Dobra, tak w międzyczasie, jak jeszcze rozpakowuję w paczkę, to chciałem was serdecznie zaprosić na kanał DJ-a Rachno. DJ dobija już właśnie do 5000 subskrypcji i z tej okazji szykuje konkurs. A znając go, to nagrody będą na pewno wypasione. Więc zaraz po obejrzeniu tego odcinka wbijajcie do niego na kanał, zostawcie subskrypcję, żeby konkurs was nie ominął. No dobra, widzę, że paczka jest solidnie zapakowana. O proszę, i już tutaj widzę trochę ciekawych rzeczy. Mała mata grzewcza, to jest coś, co na pewno nam się przyda. Tym bardziej, że ostatnio przybyło nam trochę zwierząt, które akurat potrzebują takich mat. Super Mateusz, dzięki. Już widzę parę ozdób. Nigdy nie wiem, jak to się nazywa. Dla mnie to jest łupina orzecha. Mamy też domek z kokosa, super, to też się przyda. I jeszcze jedna ozdoba, która też nie mam pojęcia, jak się nazywa. Jak wiecie, to piszcie w komentarzach, ja się chętnie dowiem. Ale super, takie ozdoby na pewno nam się przydadzą, bo zużywamy ich mnóstwo do naszych aranżacji. Dobra, co mamy tutaj dalej? Trochę papierów. Szybko sobie z nimi poradzimy. Co prawda potem będzie trochę sprzątania. Okej, i mamy takie ładnie zapakowane pakuneczki. Widzę, że są cztery. Na razie je wyciągnę, zobaczymy w nich, co jest później. A proszę, kolejne dwa. I to są chyba modliszki. Tutaj są, widzę, dwie małe paradoksy, czyli modliszki liściogłowe. Super, bo uwielbiamy modliszki. No i następne, trzy małe popy spórce, fajnie. Myślę, że później zrobimy sobie jakieś makro tych modliszek. Na razie lecimy dalej. A tutaj mamy, widzę, mech torfowiec. Też fajnie, zawsze wykorzystujemy go w naszych aranżacjach, więc pewnie nam się nieraz przyda. On już, widzę, jest przygotowany i gotowy do użycia. I tutaj mamy co? Też jeszcze jeden mech torfowiec. Przejrzę sobie jeszcze wszystkie papiery, wrzucę, czy na pewno nic nie ma. Nie chcemy nic pominąć. Nie, to wszystko. Mamy pusto. Ale mamy tu jeszcze jakiś tajemniczy pakunek. Myślę, że jego zostawimy sobie na koniec. Sam jestem ciekaw, co tam jest. Nie mamy bladego pojęcia. Mateusz nam nie napisał, co jest w środku. Ale najpierw odpakujemy te małe cztery pakunki. Podejrzewam, że w środku mogą też być modliszki. Tak, i tak jak podejrzewałem, tutaj też mamy modliszkę. Paraswendale agronina. Jeżeli coś przekręciłem, to proszę nie miejcie pretensji, bo jestem mistrzem przekręcania nazw. Specjalistką od nas jest Gosia. No to co, otwieramy następną. Podejrzewam, że wszędzie tutaj będą modliszki. I mamy co teraz tutaj? I mamy kolejną tą samą modliszkę. Super. Pamiętajcie, modliszek nigdy za wiele. No to czas na kolejną. Co mamy tutaj? I kolejna agrionina. No i ostatnia, widzę, mamy znak zapytania. Powiem wam szczerze, sam też jeszcze nie wiem, co to jest. Ciężko określić jest gatunek modliszki, kiedy jest ona taka mała. Podejrzewam, że jest to mała Spodromantis albo Hierodula. Ciężko teraz określić. Poczekamy, aż podrośnie. Zobaczcie, od Mateusza dostaliśmy aż 9 nowych modliszy. Mateusz, bardzo ci dziękujemy. A to jeszcze nie koniec paczki. Ciągle mamy ten mały pakunek, który jest tajemnicą. Na końcu zrobimy sobie jeszcze kilka ujęć makro i spróbujemy nakarmić modliszki. Tymczasem bierzemy się za odpakowywanie kolejnej paczki. No to jak odpakowuję tą paczkę, to jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Zapraszam was na naszego Instagrama, który wyświetla wam się o dokładnie tutaj. Możecie tam na bieżąco śledzić aktualizacje naszych zwierzaków oraz podejrzeć naszą pracę od kulis. Także serdecznie was zapraszamy. Powiem wam, że uwielbiam odpakowywać paczki niespodzianki. Ten dreszczyk emocji, kiedy nie wiesz, co jest w środku. Wow, i proszę, co my tu mamy?
Ja już się chyba domyślam, co tam jest. Nie wierzę, Mateusz, naprawdę? Tutaj widzę, mamy cały zestaw narzędzi. Wy już pewnie też wiecie, co jest w środku. Tutaj są... stonogi. Tak, super. Stonogi zawsze się nam przydają. Do każdego terrarium dajemy właśnie skoczogonki, stonogi albo jakieś izopody. No i mamy kupę takich małych pakuneczków. Raz, dwa, trzy i cztery. Jeszcze najpierw otwórzmy sobie stonogi. Niedługo powędrują do naszego terrarium. Dobra, biorę się za odpakowywanie tych małych pakunków, bo już nie mogę wytrzymać niecierpliwości. Ostrożnie z nożem, żebym nic nie zepsuł. Mamy mały jakiś pojemniczek. To jest chyba arena dla mrówek. Coś mi się tak wydaje, ale jaka ładna. Mateusz, nie żartuj, że wysłałeś nam cały zestaw do hodowli mrówek. Właśnie mieliśmy w planach, żeby na kolejnej giełdzie zakupić sobie jakieś mrówki do hodowli. Nigdy nie mieliśmy mrówek, a zawsze chcieliśmy spróbować ich hodowli. A jak widzę, to chyba czytasz nas w myślach. No dobra, to odpakowujemy kolejny pakunek. Po gabarytach wydaje mi się, że może być to taka sama arena. Zaraz zobaczymy. O ja, tak, nie myliłem się. Ale super. Powiem wam, że naprawdę są ładne. No to teraz ten większy pakunek. Nie szalej z nożem. Okej. No to będę ostrożny. Nie użyję noża w ogóle. Powiem wam, że czuję się jak dziecko w Wigilię. O kurde, zobaczcie na to. Tak jak myślałem, mrówki razem z gniazdem. Popatrzcie, jak to świetnie wygląda. Niestety nie mam pojęcia, co to są za mrówki, bo tak jak już wspominałem, nigdy żadnych nie mieliśmy, ale zaraz po tym nagraniu skontaktujemy się z Mateuszem i o wszystko go wypytamy. Ale zobaczcie na tą królową, wydaje się strasznie duża. Kurde, Mateusz, mega prezent, naprawdę nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Powiem wam, że mógłbym tak siedzieć i patrzeć się na nie godzinami, pomimo że są trzy robotnice i jedna królowa. No dobra, to otwieram teraz kolejny pakunek. No nie, zobaczcie, kolejne gniazdo. Wow, no nie mam pojęcia, czy jest to ten sam gatunek, czy nie, ale widzę, że też tutaj jest królowa i jest troszkę więcej robotnic, ale czekajcie, bo nawet nie wiem, co powiedzieć, takim jestem w szoku. Nie no, zobaczcie na to, nasze pierwsze mrówki. I to jeszcze w prezencie od naszego widza. No i został nam jeszcze jeden pakunek, największy. I powiem wam szczerze, że tutaj nie mam pojęcia, co jest w środku. No okej, to jest chyba kolejne gniazdo. Podejrzewam, że kiedy kolonia trochę się rozrośnie, to właśnie tam będziemy mogli przełożyć nasze mrówki. No i zobaczcie na ten cały zestaw. Mateusz, naprawdę jesteś niewiarygodny. Dzięki tobie poczuliśmy się jak dzieci w Wigilię, które odpakowują prezenty. Naprawdę bardzo, bardzo ci dziękujemy. No to co, to ja was zapraszam jeszcze na kilka ujęć makro z karmienia modliszek i przyjrzymy się trochę mrówkom z bliska. Po nagraniu tego unboxingu skontaktowaliśmy się z Mateuszem i powiedział nam, jakie to są mrówki. Są to Camponotus ligniperda i Camponotus herculeanus. Wyjaśnił nam również, jak się nimi zajmować i dostaliśmy od niego dużo cennych wskazówek. Zdążyliśmy już również sami trochę poczytać o tych mrówkach i dowiedzieliśmy się, że są to największe europejskie mrówki. Mateusz, a tobie naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy, bo nie spodziewaliśmy się aż tak wspaniałego prezentu. No to co, teraz będziecie mogli się spodziewać również mrówek na naszym kanale. Powiem wam, że mam już w głowie nawet kilka pomysłów na odcinki z ich udziałem. No to teraz jeszcze obiecane makro z karmienia modliszek.
No cóż, jak widzicie, czasem modliszka woli popełnić honorowe sudoku niż zjeść karaczana. A tutaj jeszcze nasza samiczka i mago modliszki storczukowej, która niedawno wyliniała. No musieliśmy się wam pochwalić. No dobra, to już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym przygotowaliśmy dla was coś specjalnego.